Witam bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz, witam Was na kolejnym odcinku z serii Janusza Rolnictwa razem z Oskarem. Siemaneczko. No, w pozostałości naszej kasy prawie 70 tysięcy wydaliśmy na kupienie rębaka do drewna i piły do docinania karp, bo chcemy trochę pola powiększyć, bo chcemy trochę tu się powygłupiać, bo to seria właśnie dla śmiechu i ze śmiechem. Więc Oskarze, co dzisiaj porabiasz? Ja dzisiaj dokończam kosić ostatnie nasze pole z jęczmieniem i dokończę i pozbieram jeszcze tą słomę i pomogę ci iść ten z tym drzewem. Więc... Wali się! Jakżem się zesrał, synek. Weź nie stróż. Mało co zawału nie dostałem. Abyś klepał kombajna. Mam uprawnienia spawacza, by się zrobił. No pewnie. Ty, a spaw długo trzyma w ogóle? Jeśli dobrze pospawane, to bardzo długo. Uej. A czemu Oskar pytasz? Nie, bo ten ostatnio na kursie tutaj w koledżu, tamten poniedziałek, nie? No. Wiesz, jak są masz takie te kuźwa, jak to się nazywa? Te rury takie do grzejników i tak no, dalej. No wiem. To musiałem jedną pospawać, bo kuźwa ziem rośla. Za mocno przycięłem, jak za dużo przycięłem, nie? Jak miałem połączać. Aha. A drugiej takiej samej nie było. Dlatego się pytam. Wiesz, jak jeśli jest dobrze pospawane, to ci bardzo długo trzyma. Jeśli jest poglucone, no to tydzień może czasy ich być. O Jezu, pamiętam w Polsce, jak ten kolega, co kolega odwalił. Wiesz, takie te stare takie wózki, co miały te duże, tylne koła jakby od rowerów, nie? No. No to kolega ten musiał... Żeśmy pojechali na kasztany akurat. Jak wracaliśmy, to akurat nam ten koło odpadło i co chwilę, co parę, ten, co jakąś 2-3 godziny musiał przyspawać. Nie? No to wtedy miał 8-9 lat, nie więcej. A ja jeszcze mniejszy gnój był. Ale się bawiło w kasztany. Kiedy przynajmniej nie siedziało w domu całymi dniami. Ach. Za mojego gówniarstwa było tak, że kurde całe dni się spędzało na dworzu, a nie kurde w domu. Oj, to przyznaję. W Polsce chciałem wychodzić. Normalnie bym nie wytrzymał, gdybym miał cały dzień w domu zostać. Ale teraz jak to wszystko jest, tutaj gry, nie gry, to człowiek chce zostać w domu, ale szczególnie ta tutaj pogoda w tej wali pieprzonej, to wiesz. To ona najgorsza. Nie chcę ci drzewo położyć. Właśnie widzę. Jak to? Fuck. Hamuj.
bo zawieszenie pójdzie. Ty, w ogóle jakich ostatnio Januszy spotkałem, ty. Coś im tam, No. ten Sharpo w ogóle cały silnik, nie? Jak zmieniał biegi czy coś, nie? I niby pojechali do jakiegoś mechanika. On mówi, a to karoseria, nie karoseria, jak to się mówi? Te zawieszenie. To od No. zawieszenia, nie? Tak mówią. Kurwa, jak tu zawieszenie ma coś wspólnego z silnikiem i biegami, ty? No, nie To jest dla wiem. mnie niepojęte. Dla mnie też jakoś. Aha. Dobra, postawię go tak, jak będzie. Z wrażenia wysiadłem z ciągnika. Czekaj, bo ja tu gminię, czy on jest odpalony, czy nie. No kuźwa, mam takie słabe staty ustawione, że to masakra. Chyba wyłączony. No i 14 200 mam. No to ładnie sypnęło. To co, od razu sprzedawać? Nie, do silosu na razie. Niech będzie lepsza cena. Czekaj, dobra. O, zapamiętałem, jak się wysypuje tej. O, brawo. Musiałem Q nacisnąć normalnie. Zwyczajnie. Dobra, odstawię przyczepę, lecę do owiec, po tą samozbieranie. Tą przyczepę to mi daj, pod rębak. A, no. No i po prostu sobie krócić. Oskar, wiem. No ja wiem. Krzywo, czy jest dobrze? Bo nie widzę. Git. Dobra. Kuźwa, przez przypadek zgasiłem. Ty, Mati, weź te drzewo, co leży kawałek na tym, na słomie. Bo jak będę jeździł Dobra, dobra, i zaraz nazbierać, się wezmę. może zahaczyć. Zaraz Dopiero będzie. zabiorę. Okej. Okay.
Ty! A tutaj nadal jest ta trawa? Gdzie? Tak. Gdzie ją wybił? No gdzieś przy tych. Okej. Okay. Dobra, to ja wyrzucę na tą, tam gdzie im wylatuje ta trawa, nie? Z koryta. To nie, Osgar, tutaj przy tym budynku masz taki plac spory, to tu wyładuj. Weź wyjdź z ciągnika, zaraz się do ciebie depnę. A, no chyba, że... Chyba wszystko. Lecę. Oj, takie buty, i tak to się dzieje. Tokyo Drift. Januszo Drift. No. A jak? Tylko Janusze tu mogę takie rzeczy odwalać. Jak to Janusze? Rolnictwa. Ja już wiem, dlaczego mnie tak laguje. Czemu? A bo temu, bo zapomniałem włączyć przeglądarkę. Aha. Tak może być. No i dobra, wracam do roboty. I... Ludzie, patrzcie na to, 70-60 pingu. That's all right. To jest na razie mój najlepszy ping, kuźwa, z całej serii, kuźwa. Normalnie jak gram u kogoś, ty. No to już mój internet zaczyna się uspokajać, widzę.
Kłada mi w głowę zawaliła. Oj, uważaj, bo trzeba będzie z tobą do szpitala jechać. Dobrze, że masz kuźwa tego. Kask założony na głowę i dawaj. No, kask. Dawaj, dawaj. Lecić. Mateusz, patrz na to. Magia. Magic. Magic. Ty, Mateusz, wiesz może dlaczego ja tego żadnego tego nie mogę podnieść? Bo to jest lekkie. Za długie uciął. Nie, właśnie, że nawet mi nie pokazuje ręki, żeby mógł to podnieść. Tym jest rzecz. Przedmiot jest za ciężki. No to już. Lecimy. Po pół. Nie wiem, coś nie mogę podnosić. Zobacz, jaki siłacz jestem. Jo, daj mi trochę masy. Bo ty widzę, że na ruskiej mecie lecisz. To widać, na, powiem. Na czystym białku. Jo, jo. Takie coś to możesz mamie gadać, a nie mi. Słuchaj, ja sterydów nie biorę. Mam nadzieję. Jestem chłop na mleku chowany. No i dobrze, o to chodzi. A żeś mi teraz narobił smaka. Prosto od krowy mleko wypił. Oj, 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 oj. Ostatni raz 2 lata temu piłem. No to tak szybko zleciałem, że nawet nie zauważyłem. O Boże. Co je? Nie, nic. Fup, za szybko jechałem. Wow, 2000 wpadło. Akurat kiedy powiedziałeś wow, mi ping podskoczył nagle. To nie wiem. A nie, to mój internet coś odwala. Naprawdę, masakra. A tam u ciebie nadal jest śnieg, czy już nie ma? U mnie nie ma. O, już zniknął. A tam przy Wrocławiu nadal jest. Masakra.
Andrzeja, tu pracuję, uważaj. Wiem, widzę, dlatego hamowałem. Bo ściągnięcie to jeszcze nic, z tobą by było gorzej. Bym nie miał z kim grać. A No kto by nie. mi miał pomóc? Też nie ma. Masakra. A przy okazji przyjaciela bym mógł stracić przez moją głupotę, gdybym nie wyhamował. To widzisz. Fuck! Ty, teraz tak zauważyłem, że ten case przypomina mi ten traktora tego żółtego z przyna. Lol. Wow. Powiem ci tak, następne 2000 ci zaraz wpadnie. To będzie easy. Easy Easy. peasy. No, dobrze, że tego nie widziałeś. Potrzebujemy stolarza, ci powiem. Bo trochę tutaj wjazd tą, całą te drzwi na wjazd, bym trochę jubnął. Trzeba po Andrzeja zadzwonić, bo sam ja tego nie naprawię, bo ja za stolarkę się nie umiem wsiąść. Dam radę, spokojnie, nigdzie nie trzeba dzwonić. Ale to git. No dobra. No i kochani, tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Do zobaczenia. Cześć! Cześć, cześć!